Halo, halo, witajcie o poranku. Zapraszam Was na soczyste słowo z Bożej Księgi, najlepszej księgi, jaka została kiedykolwiek napisana. Dzisiaj otworzymy sobie księgę Amosa. Rzadko ją otwieramy. Być może dlatego, że rzadko ją czytam, ale to niesłusznie zupełnie. Jest to tutaj dużo skarbów bożych, które powinniśmy sięgać. Przeczytamy sobie z 5 rozdziału od 21 po 24 werset. Oczywiście jest to kawałek. Zachęcam zawsze, żebyście czytali potem po tym filmiku cały rozdział, żeby mieć szerszy kontekst, ale pozwólcie, że przeczytam ten fragment. Nienawidzę waszych świąt. Odrzucam je. Nie pachną mi wasze uroczystości, nawet gdy mi składacie te całopalenia i ofiary z pokarmów. Nie odczuwam przyjemności. Nie patrzę na ofiary pojednania z waszych tucznych cieląt. Zabierzcie ode mnie jazgot waszych pieśni. Nie chcę słuchać brzdękania waszych lutni. Niech raczej prawo popłynie strumieniem i sprawiedliwość niczym potok wieczny. To jest ciekawy fragment, bo czasami przyjmujemy jako coś oczywistego, że pewne pieśni, które śpiewamy w kościele, pewne rytuały, ceremonie, pewne święta, na które chodzimy i wykonujemy pewne czynności religijne, że to jest takie, że to jest oczywiste, że to się Bogu podoba. Że Bóg to właśnie nakazał, właśnie to mamy robić, jak my to zrobimy, to jest okej. I nie wiem, jak płytkim człowiekiem trzeba być, żeby tak myśleć, że robi coś i to Boga zaspokaja, że jakby dla Boga to jest okej. Okay. Aha, zrobił, to jest dobrze. Zrobił, to jest dobrze. Nie wiem, trzeba mieć jakieś wyobrażenie o Bogu, który patrzy tylko na twoje czyny, na twoje zachowania, na to, co na zewnątrz widać. To tak jakby był człowiekiem i to takim niedomyślnym zbytnio. Ale skoro wiemy, jakieś minimum wiedzy o Bogu zakłada, że On zna nasze serce i On wie, co w nich jest. I skoro tak jest, to oznacza, że On głównie patrzy na to, co jest wewnątrz. Na motywację, na czystość intencji, na twoje wewnętrzne pragnienia, myśli. I jeżeli tak, i jeżeli one są nie w porządku, one są brudne, to nie ma znaczenia, co ty robisz na zewnątrz. Nie ma znaczenia, że ty gdzieś idziesz, klękasz, stajesz, całujesz, smakujesz, bierzesz coś do ust, przełykasz, popijasz. Nie ma znaczenia, co ty robisz w ciele, jeżeli cała twoja wewnętrzna istota, duch i dusza są zupełnie na innej planecie. Niezwiązane z Bogiem. I tu mamy taką sytuację, niech raczej popłynie prawo i sprawiedliwość. Czyli Bogu zależy na tym, żeby wypełniać Jego przykazania, żeby iść Jego ścieżką, żeby być Jemu posłusznymi. Nie zewnętrznie robiąc pewne rzeczy, ale od wewnątrz, będąc przemienionymi, będąc świadomymi, co jest dobre i wybierając to dobro, będąc szlachetnego serca. A jeżeli my tego nie robimy, a tylko wypełniamy pewne ceremonie, o tych ceremoniach tutaj jest mowa, o świętach, o uroczystościach, o ofiarach i o pieśniach. Pieśniach, tak? Czyli to wszystko, co robimy w kościele. To jest to wszystko, co robimy w kościele. To są te rzeczy wymienione. Bogu się to nie podoba. Już wtedy się to nie podobało. Oczywiście nie podoba mu się tylko wtedy, kiedy jest rozdźwięk pomiędzy tym, co robimy, niby dla Niego, a tym, co jest wewnątrz nas. Jeżeli tu jest rozdźwięk, to Jemu się to nie podoba. To jest dla Niego obrzydliwe wręcz. Człowieku, nawróć się. Człowieku, zmień swoje życie. Rzuć swoje nałogi. Zacznij szanować żonę. Zacznij spędzać czas z dziećmi. Zacznij pomagać ludziom, którzy są wokół ciebie, a nie tylko spędzać bezczynnie czas. Zmień swoje postępowanie i wtedy to, co będziesz robił dla mnie, będzie mi się podobało. Bo będzie wyrazem twojego odnowionego serca, odnowionego życia, gdzie z radością będziesz do mnie przychodził, żeby manifestować jeszcze większą miłość. Ale twoje życie będzie spójne wtedy. Z tym, to, co robisz, z tym, co mówisz, będzie to wszystko spójne. Nie da się oszukać Boga. To jest takie smutne, jak w naszym kraju większość ludzi, która przychodzi do kościoła, Boga nie zna.
Dlaczego tak mówię? Bo kradną, bo piją, bo biją, bo kłamią, bo oszukują. Po prostu to jest obrzydliwe. To jest obrzydliwe. I na nic się nie przydaje. I żadne chodzenie do kościoła, żadne wyznawanie grzechów konfesjonale, takie wyznawanie, które nie prowadzi do pokuty prawdziwej, zmiany życia, nawrócenia, tylko wyznawanie po to, żeby za tydzień przyjść znowu i wyznać to samo. Żadne przyjmowanie Pana Jezusa do serca na nic się nie zda. Bo to nie chodzi o to, co Ty robisz zewnętrznie, swoim językiem, klękaniem, wstawaniem, używaniem ust, tylko chodzi o to, co jest wewnątrz. Czy ty w swoim sercu się skruszysz przed Bogiem i uznasz, że potrzebujesz zmiany, że nie chcesz tak żyć. Ale ta świadomość przychodzi w zetknięciu z żywym Bogiem. Zetknięcie z martwą religią nigdy nie przyprowadzi nas do pokuty, do zmiany. Religia przyklepuje nas, mówiąc, wystarczy, że pójdziesz, że zrobisz, że dotkniesz i już będzie dobrze. Już dobrze będzie. Nie musisz nie zmieniać w swoim życiu. Wystarczy, że tutaj pewne rytuały wypełnisz. I to jest kłamstwo diabła. To jest kłamstwo diabła. Bogu się to nie podoba i czytamy to w Jego Słowie. Ten, kto czyta Księgę Amosa, rozumie tą różnicę. To się dzieje nie tylko w kościele katolickim, również w kościele protestanckim, prawosławnym, w każdym kościele. Mamy pewne czynności, ceremonie, pewne aktywności, które czynimy, które wydaje nam się, że one są fajne i Bogu się podobają. Biblię otwieramy, czytamy. Jestem kimś, kto czyta Biblię. To również może być ceremonia Twoja, to również może być to jakiś pusty akt. Bo jeżeli ty czytasz, a nie zmieniasz się, to o co kaman tutaj w ogóle? O co tu się dzieje? Nie dopuszczasz Ducha Bożego do swojego serca, żeby je przekopał, żeby je dotknął, żeby wyznać grzech, żeby się odwrócić od niego. To jest cel prawdziwej pobożności. To jest cel prawdziwej uroczystości, śpiewania pieśni. To jest cel, twoja wewnętrzna przemiana. I oczywiście to jest raz szybciej, raz wolniej, raz jesteśmy bardziej oporni tym zmianom. Czasami one przyspieszają, ale one muszą zachodzić. Jeżeli nie zachodzą latami, to jesteśmy w złym miejscu. Nie podobamy się Bogu. Tak więc ja dzisiaj chcę wołać, Tato, dotknij się naszych serc. Pokaż nam, gdzie żeśmy dali się zwieść, że to, co robimy, się Tobie podoba, a tak naprawdę nie pozwalamy Tobie zaingerować swoje życie. Nie pozwalamy się uzdrowić, uwolnić, trzymamy się kurczowo swoich przyzwyczajeń, trzymamy się jakichś grzechów i nazywamy je przyzwyczajeniami albo cechami charakteru, albo jeszcze jakoś inaczej. A to są po prostu grzechy, które Ty możesz zabrać. Możesz nas oczyścić od tego, ale my nie chcemy puścić. Ja wołam, żebyś teraz dotykał się i żebyś pokazywał nam, jak chcesz, byśmy wyglądali? Jak nasze życie mogłoby wyglądać, gdybyś Ty je przemienił? Chcemy być czyści przed Tobą. Chcemy stawać w takiej totalnej otwartości, nie robiąc coś na pokaz, na uspokojenie swoich sumień, ale dlatego, że zostaliśmy dotknięci i przemienieni. Jako wyraz wdzięczności, co zrobiłeś dla nas. Tylko takie uwielbienie, taka cześć i taka ceremonia Ci się podoba, która wynika z przemienionego serca. Chcemy mieć przemienione serca. Błogosław nam dzisiaj, byśmy widzieli tą ślepą uliczkę, w której tkwimy i chcemy z niej wyjść. Chcemy naprawdę iść za Tobą, czuć to, co Ty nam pokazujesz, rozumieć to i dawać się przemieniać przez Twoją łaskę i dobroć. Modlę się o to w imieniu naszego Pana, który umarł za to wszystko, utorował nam drogę, byśmy mogli nią iść, byśmy mogli z niej korzystać. Amen. Amen. Boży człowieku, kochany. Wiem, że wiele z tych rzeczy wiesz, znasz, identyfikujesz się z tym. Znasz również mnie i wiesz, że nie chodzi mi o to, żeby potępiać jakąkolwiek denominację. Dlatego, że tak jak mówię, jakby te same mechanizmy są w różnych denominacjach. I diabeł cały czas będzie próbował zagonić ludzi w pewien róg. Albo jest to róg legalizmu,
i właśnie takiej religijnej sprawiedliwości, samosprawiedliwości, bym powiedziała, opartej na tym, co robię, pychy, albo taki róg pozornej wolności. Nic nie muszę, jestem pod łaską, nie muszę przestrzegać przykazań, nie muszę nic robić, Bóg mnie kocha, zawsze będzie kochał. Bogu się podoba wszystko to, co robię. To jest drugi róg. I dlatego mamy Słowo Boże, które pokazuje nam, gdzie jest środek, gdzie jest balans, gdzie jest mądrość i właściwe zrozumienie. Dlatego ją czytamy każdego dnia, żeby nie dać się zapędzić w jakiś kozi róg. Kozi róg. Do zobaczenia, kochani, jutro. Błogosławię Was. Fajnie było z Wami spędzić ten czas. Pa, pa.